Szanowni Państwo, część z Państwa widziałem się miesiąc temu na konferencji w Brzegu, bo dzisiejszy referat poniekąd będzie zahaczał tą samą tematykę. Częścią wspólną będzie wyjaśnienie na początku jeszcze raz mechanizmu DNA, niestety, ponieważ będzie to przydatne do dalszych naszych rozważań. Chciałem Państwu powiedzieć moją przygodę z nową gałęzią, która powstaje, która na naszych oczach powoli gości wśród genologów, to jest genologia genetyczna. Wykorzystanie badań genetycznych do celów genealogicznych, do sprawdzania naszych konstrukcji, które tworzymy na podstawie dokumentów źródłowych, na podstawie rzeczy, które wykrywamy z metryk czy innych rzeczy. Ponieważ genetyka, nasze DNA są równie dobrze dobrymi źródłami, których nie da się tak naprawdę zniszczyć, bo są cały czas z nami. Dzisiaj mamy możliwość ich odczytania dzięki nowym technikom. Moja przygoda w zasadzie rozpoczęła się 7 lat temu z tą nową metodą na podstawie swojej rodziny Ławińskich i dzisiaj chciałem Państwu przybliżyć kilka ciekawostek na ten temat. Jak wiemy, genealogią źródłową jesteśmy dzisiaj, co kilku wcześniejszych prelegentów pokazało, w stanie sięgnąć do wieku XVI, potem do XV. Pan doktor przede mną mówiący właśnie, że w zasadzie taką cezurą jest już nawet dla szlachty najzajemniejszy jakiś XIII-XIV wiek i koniec. I to dalej się nie da, po prostu mamy jakieś polityczne zmianki, nic nie poradzimy na to, że po prostu pismo do nas przyszło dosyć późno. Źródłowe sprawy zostały także zachowane z czasów późniejszych i tak naprawdę jest to bariera nie do przeskoczenia. Natomiast pewną podpowiedzią i pewną wskazówką jest dla nas DNA. Łańcuch, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie, na tereny genetyczne, który świadczy także o pokrewieństwie. Mamy kilka rodzajów DNA, więc krótki kurs genetyki, co nas będzie interesowało. Cały koktajl genowy, tak jak wyglądamy, to jest wszystko, co otrzymują swoich rodziców w momencie powstania nowego życia. Materiał DNA matki, materiał DNA ojca łączy się mniej więcej pół na pół i w ten sposób powstaje nowe życie. Tak jest od setek tysięcy pokoleń. Przy czym, o ile wszystkie informacje DNA mieszają się ze sobą, dokonując nowego tworu, czyli każdy z nas jest indywidualny, niepowtarzalny i tak dalej, o tyle w sposób inny są przekazywane dwa materiały genetyczne. To jest chromosom Y, to jest ten materiał, który decyduje do płci dziecka. Jak się go ma, to się jest chłopcem, jak się go nie ma, to się jest dziewczyną. Bądź też ze strony linii żeńskiej przekazywane jest mitochondrium. Te dwa materiały nie mieszają się z innymi materiałami genetycznymi, mówiąc potocznie, a więc materiał genetyczny ze strony ojca, ten chromosom Y, będzie skopiowany od jego ojca, od jego ojca, od jego ojca i tak dalej, i tak dalej, tak w nieskończoność idziemy do Adama albo do Ewy, prawda, ze strony mamy. Przy kopiowaniu się tego materiału, tak jak przepisujemy księgi, nie sposób jest nie zrobić błędu. I tak naprawdę co pokolenie lub co kilka pokoleń ten błąd jest wpisywany do naszej księgi życia DNA i ten błąd jest dalej przepisywany. Bardzo rzadko ktoś go po drodze skoryguje, nie ma korekty, to wszystko idzie dalej. Księga z kolejnymi jakimiś błędami, zmianami jest przepisywana przez następne pokolenie. Mało tego, każde pokolenie wpisuje swój błąd i w ten sposób jesteśmy, może nie nazywamy tego błędami, mutacje, zmiany, podczas sposób ulepszenia, prawda, nie wiem, gdzie jest strony lepszego czy gorszego, ale każde pokolenie zmieniamy. Na podstawie tak naprawdę ilości zmian jesteśmy w stanie plus minus obliczyć odległość między nami dzielącą pokolenia, czy też wieku. Zajmiemy się chromosomem Y, czyli tym materiałem ze strony męskiej. Raz, że jest to materiał, który przekazywany jest z ojca na znaczy tak, jak idą nazwiska, a dwa, jest to zawiera dużo, dużo więcej informacji niż chociażby linia żeńska, ponieważ ta cząsteczka mitochondrialna jest bardzo mała. Chromosom Y to jest ponad 55 milionów cząstek, a więc powiedzmy książka, 55 milionów znaków, prawda, ile w arkuszu jest, nie wiem, ale całkiem sporo informacji genealogicznej. Nie wchodząc już naprawdę w szczegóły, bo nie da się tego ogarnąć na podstawie półgodzinnego wykładu, powiem tylko, że badania całości chromosomów byłyby zbyt drogie. To jest jeszcze nadal technologia poza nami, dlatego bada się sondy, wycinki, albo jak to nazywamy, markery. W konkretnych miejscach na chromosomie bada się chociażby jak markery STR, liczbę powtórzeń powtarzających się, prawda,
I na podstawie tego wiemy, że na przykład jedna osoba ma 8 cząsteczek cytozyny, adeniny i tak dalej, a inny ma 4. Oczywiście na podstawie porównania jednego fragmentu, to jest za mało. Badamy dużo markerów i wiele fragmentów, aby dopasować, sprawdzić, czy liczba tych powtórzeń się zgadza, czy się zgadza z bliższymi krewnymi, jak jest więcej błędów, więcej jest przycięć lub też dodatków, wówczas jest to dalsze pokrewieństwo. Proste schemat. Dwie osoby chcą sprawdzić, czy są ze sobą spokrewnione, badają ileś tam markerów, prawda? W jednym miejscu mają tyle samo, 4, 5, tutaj 2, 3 i tak dalej, są w dwóch miejscach inne wartości, reszta jest ta sama, mogą domniemywać, że są krewnymi jakiejś tam osoby. Na tej zasadzie, dzisiaj badać tysiące osób, im więcej osób te swoje wzorniki i księgi życia przekaże do jakiejś ogólnej bazy, wówczas sami więcej wiemy o naszych pokrewieństwach. Zostawmy już tą genetykę, teraz konkretnie. Na warsztat rozwijam rodzinę Łapiński z Łap, to jest drobna szlachta na Podlasiu. Jak Państwo może podróżowali na wschód gdzieś do Białegostoku, to po drodze mija się miasteczko Łapów. Miasteczko kolejowe, duży węzeł, który tak naprawdę dzisiaj jest miasteczkiem około 17 tysięcy mieszkańców. Natomiast powstał u schyłku średniowiecza, jak większość drobnej szlachty, to zaznaczyłem, dzisiejsze miasto to jest w tych granicach, powstało w 1925 roku na gruntach 6 wsi szlacheckich. Drobna szlachta, wcześniej było to 12 wsi, bo do dzisiaj 6 wsi pozostało wsiami, a 6 zostało scalone w miasto. Natomiast powstało one w początku XV wieku, większość miejscowości na Podlasiu. Tutaj pan doktor wcześniej wspominał o księgach zachowanych przeróżnych ziemskich i grodzkich. Na Podlasie jest to jeszcze gorzej, ponieważ raz, że samosobnictwo jest młode, powstało dopiero w XV wieku, to z tego okresu kompletnie ksiąg nie mamy. Spłonęło już w XVIII wieku, pożarze miasteczka Brańskie były zdeponowane, z południowego Podlasia z Rodniczyna zachowało się więcej ksiąg, jest trochę materiału, natomiast z północnego jest to teren gornika. Tak naprawdę pierwszym dokumentem znanym całościowym dla tamtej szlachty jest popis wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1528 roku, zamieszczony w Metryce Litewskiej, który już wówczas wymienia 38 właścicieli z Łap, którzy są zobowiązani do posług wojskowych. Jest to mniej więcej 100 lat od osadnictwa. W ciągu 100 lat jakieś 3, maksymalnie 4 pokolenia musiały upłynąć, prawda? O ile był wspólny przodek, jakiś legendarny bądź też nie, to musiał zostawić sporo potomstwa, prawda? Chociaż tak naprawdę, jeśli przyjrzymy się bliżej konkretnym miejscowościom, widzimy, że faktycznie są to grupy krewniacze. Pierwsza miejscowość Łapów Lewe, Łapy Wąglowe w zasadzie, jest Andrzej Stary, Mikołaj Andrzejewicz i Andrzej Maciej. Trzech synów Maciej, Jan Mikołaj, Stary Andrzeja i ich ojciec Andrzej, był określony jako Stary. Następnie Łapy Korczaki, mamy Piotra Mikołaja, braci Kraskowiczów. Łapy Witowe, dwóch synów Wita, Marek Witowicz i jego brat Marcin oraz być może jacyś bratankowie, czy też chłopakowie Stryja, Jerzy syn Macieja, Grzegorz syn Macieja i tak dalej, i tak dalej. Te grupy możemy połączyć mniej więcej w 20, w wcześniejszych pokoleniach w 20 mniejszych grup. Ja sobie zrobiłem taką rekonstrukcję przestrzenną, genealogiczną. To wyglądało mniej więcej tak. Mamy 8 miejscowości. Tutaj Łapy Uglewe, Wąglowe, Korczaki, Łapy Rechę zwane Starą Wsią, Kosmytki, Dłusięta i tak dalej. 8 miejscowości i 20 właścicieli. Tu mamy tego Andrzeja. Dodałem osoby, które nie wystąpiły w spisie, a zostały zrekonstruowane na podstawie ksiąg ziemskich i grodzkich, czy też dały nogę podczas pospolitego ruszenia, jak Maciej Kluśniak, czy też nie dojechały, nie wiem, z wyniku choroby, czy jakichś innych przyczyn, nie ma ich w spisie, ale zostały dodane na podstawie późniejszych ksiąg. Jest to 20 osób, od których powstali przeróżni Łapińscy. Łapińscy, których jest cała gromada. Podzielimy na te kilkanaście linii. Początek XVI wieku, tu się ślaturyma. No można powiedzieć, pospolite ruszenie 1528, znane imiona ich ojców, czyli dość, no, jakby się uprzeć, przełom XV-XVI wieku jesteśmy w stanie dociągnąć i to jest koniec. Można powiedzieć, no, czego chcesz człowieku, nie jest źle, prawda? Większość genealogii można by zrekonstruować na podstawie akt grodzkich i ziemskich. Faktycznie udało mi się zestawić 40 tablic genealogicznych, na których od czasów współczesnych potomków po właśnie przełom XV-XVI wieku do tych kilkunastu protoplastów
dochodzą. No ale oczywiście jest pytanie, co dalej? Są potomkami tego samego mężczyzny, czy też nie? I tu jest właśnie robota dla genealogii genetycznej, dla badań genetycznych. Nazwisko łapiński w Polsce, na no, powód bazy mojej krewni, prawda, dzieli się na męskie i żeńskie, łącznie tego nie rozpatruje, trzeba oddzielnie używania, są 4,5 tysiąca, 4,800, prawie 10 tysięcy ludzi. No ale nie wszyscy są z łap, nie wszyscy są potomkami tego czy innego, tam jakiegoś rycerza, mamy chłopów z tym nazwiskiem, i to i polskich, i na Ukrainie, mamy Żydów z tym nazwiskiem, przeróżne rodziny. Możemy się domyślać, że będą to różne rodziny, skoro mają inne wyznania, inne pochodzenie społeczne, a nawet etniczne. Natomiast wiemy, że z samego rejonu podlaskiego jest całkiem sporo. Sam powiat białostocki to jest łącznie prawie 3 tysiące osób. W gminie Łapy, czyli w tej jakby gniazdowej stąd pochodzi nazwisko, by było zameldowane parę lat temu 2,5 tysiąca osób z tym nazwiskiem, całkiem sporo. Czy mogą pochodzić od nieodległego tak naprawdę przodka przełom XIV-XV wiek? Podzielimy ich na kilka rodzin. Na Podlasiu mamy drobną szlachtę. Wybrałem do badań konkretnie kilkanaście przedstawicieli przy różnych gałęzi. Mamy tu bardziej w stronę Grodzieńszczyzny, dzisiejszy wobec Sokółka, Chłopów z Zabrach Królewskich. Może zbiedniała szlachta, a może nie, nie wiadomo. Chłopów mamy także na Mazowszu. Na Polesiu rodzina żydowska z Brześcia Litewskiego. W Małopolsce także jakaś rodzina, na Wołyniu rodzina szlachecka. Wielkie szlacheckie, Żydzi, chłopi, może jacyś mieszkanie, trudno powiedzieć. Powinny być różne wyniki genetyczne i przesłane zostało te kilkanaście próbek do laboratorium i cóż się okazało? Faktycznie wszystkie próbki łapińskich z łap są ze sobą mniej więcej zgodne. Zaraz powiem, o co z tym chodzi. A to są łapińscy, którzy nie pochodzą z łap. Najdalej genetycznie odległe miejsce tych błędów i różnic. Różnice zaznaczyłem tymi kolorami. Zielone to jest zgodność. Te kolory to są niezgodność, czyli inna liczba na tym markerze, prawda? Najdalej spokrewnione wobec innej grupy genetycznej jest Żyd łapiński, potomek Moshe łapińskiego z Brześcia nad Pugiem. Mało tego, grupa jest taka typowa semicka, więc to wszystko się zgadza, prawda? Żyd ma geny typowo żydowskie, chłopi nie są spokrewni ze szlachtą, a szlachta wykazuje pokrewieństwo wobec swojej grupy, pokazując, że pochodzą od tego samego potomka. Można zwrócić uwagę na konkretne nawet mutacje, które są charakterystyczne dla całej grupy. To będą mutacje, które zostały odziedziczone po tym protoplaście, wspólnym średniowiecznym przodku, oraz mutacje inne. To są błędy i te podczas kopiowania naszego chromosomu Y, te inne błędy przy przepisywaniu księgi, które narosły od przełomu XIV-XV-wiecznego od XIV-XV wieku po czasy współczesne, bo badamy tylko współczesnych potomków. To wszystko można połączyć w pewne genealogie. Jeśli się mocno uprzeć, widzimy pewne zależności. Niektóre pojedyncze mutacje są dziedziczone przez, to znaczy innymi kolorami, to są przypadkowe, czyli te linie mutowały niezależnie, nie mają bliskiego wspólnego przodka. Linie, które mają dodatkowo jakieś wspólne mutacje, są po bliższych wspólnych przodkach. I wszystko by się zgadzało. Ponieważ to widzimy dwie takie same zmiany. To są potomkowie, mają wspólnego 5 razy pradziadka w XVIII wieku. Wszystkie mutacje po tym prałapie, plus własne mutacje, które zaszły do XVIII wieku i indywidualne XVIII-XX wiek. Tu jest moja linia. Gdzieś tu ja jestem tym mutantem, chyba tutaj. Otóż. Zbadałem mojego krewnego z wspólnego przodka z początku XVI wieku. Nasze linie rozchodzą się mniej więcej, mamy wspólnego przodka występującego tam na spisie wojskowym, to jest nasz najdalszy przodek. Po nim odziedziczyliśmy, o tutaj ten błąd kopiowany do dnia dzisiejszego. To jest moje, to jest jego. Zbadałem mojego także krewnego, z którym mamy protoplastę na początku XVII wieku, trzy pokolenia dalej. Z innej linii, oprócz tej mutacji skopiowanej od naszego XVI-wiecznego przodka, mamy mutację od XVII-wiecznego przodka. A to mamy swoje naleciałości do dnia dzisiejszego i tak dalej, i tak dalej. To wszystko można poskładać w konkretną genealogię, tak to by wyglądało. Trzy mutacje dla wszystkich łapińskich,
indywidualny. Tu mamy mutacje rozliczone w tej mojej linii przez tego XVI wieku przodka. On ma jedną własną prywatną, ja dalej skutny w XVII wieku mam jeszcze jedną wspólną, a dalej mamy już tylko swoje indywidualne. Mniej więcej co 4, co 5 pokoleń nasz komputer się myli, wskakuje jakiś błąd i on jest dalej kopiowany. To oczywiście daje nam konkretną wiedzę, Nie wiemy, że ten zespół łapa, ale wiemy, że był naszym wspólnym przodkiem. W ten sposób wszystkie linie przydomki łapińskich zostały połączone w jedno drzewo. W zasadzie no nie wszystkie, jeszcze jest parę linii, które zostało niezidentyfikowanych, ale możemy się domyślać, że w zasadzie większość pochodzi od wspólnego protoplasty. Możemy powiedzieć coś więcej, zarzucając znacznie głębiej tą wędkę, porównując z innymi wynikami. Możemy tak naprawdę stworzyć całe drzewo człowieka, które zostało przez naukowców podzielone na czerwone linie. Łapińscy wyłapali się do linii R1A, bardzo typowej. Proszę bardzo, w Polsce to jest ponad połowa ludzi ma takie geny od Afganistanu po Polskę, prawda? To są dawni indoeuropejczycy, ale oni się dzielą na mniejsze grupy i tak można by schodzić do dnia dzisiejszego. Cała ta grupa to jest jakieś ponad połowa Polaków, wspólny przodek, no gdzieś plus minus 4000 lat przed naszą erą, nie ma to większego znaczenia, 500 ton czy wektą, ponieważ nasze kierunki są trochę bliższe powiązane, prawda? Zawężamy naszą grupę poszukiwania, szukamy ilość markerów, które są dla naszej grupy charakterystyczne, już na przykład taki marker M458, to już to jedna trzecia Polaków, wspólny przodek 2500 lat przed naszą erą. Zawężamy, L260 to jest jedna z podgrup tej grupy, jakieś 10, 12% Polaków, piąty wiek przed naszą erą i na podstawie baz genetycznych linia, gałąź geograficzna także zawęża się i tu jest moja linia, chociażby tutaj, to już jest wiek Chrystusa, prawda, to jest zasięg pochodzenia przodków, prawda, czyli gdzieś tutaj największe zagęszczenie jest na południu Polski. Przybyli pewnie z jakimiś falami słowiańskimi od czasów, prawda, chrystusowych, bo po średniowiecze wraz, nie wiem, rozwojem państwa Wiślan czy czegokolwiek, możemy sobie już dumać, prawda, jak to wygląda gdzieś w średniowieczu na dzisiejsze Podlasie. Ale jest jedna rzecz, która nie dawała mi spokoju. Otóż w spisie pospolitego ruszenia jedna nazwa miejscowości Łapy Żaki, tu zrekonstruowany jest protoplasta Żak, nazywa się później inaczej, Łapy Zięciuki. Co oznacza Zięciuki? Zięciuki, Zięciowie, prawda? Faktycznie w dokumentach czasoterycznych znalazłem, iż Jan Żak miał córki, Barbarę, Annę i Mariannę. One wszystkie były dziedziczkami tej ziemi dla XVI wieku. Jako, że kobiety dziedziczą ziemię, znaczy nie było męskiego potomka. A że łapy nazywają się Zięciuki, znaczy przyszli zięciowie inne rody. Faktycznie w spisie 1528 roku, czyli już nie będę zachował tego slajdu, ale jest tam, że posługi wojskowe z miejscowości Łapy Żaki świadczą Marcin Sasin, Marcin Roszko, czyli Roszkowski i Maciej Zakrzewski. Żaden nie jest łapiński, prawda? Natomiast w wiekach późniejszych od XVII wieku w Łapach Zięciukach mieszkają łapińscy. Mogę się domyślać pytanie, czy są potomkami któregoś z zięciów z XVI wieku, czy są łapińskimi, którzy później jakby cofką wrócili do danej miejscowości. Generalnie gdzieś się ukrywała w XVII wieku, było tam parę punktów spornych, cały czas faktycznie od współczesności do XVII wieku jest zjawisko łapiński, przydomek Lawa, Tadek, Lubicz, to zupełnie Lubicze, prawda? Pomyślałem, że warto zrobić badanie genetyczne. Otóż badanie genetyczne zrobiono takim linią. To są te linie zgodne. Potomkowie protoplasty na Podbrusiętach, na Bocianach, Jan Lubicz to jest bezpośredni przodek na Łapach Witach, z dużej dziedziny Łapy zwanej Stara Wieś. Trzy linie zbadane, Pluśniak i tak. Faktycznie wszystkie łapy, ale nie Zięciuki. Bierzemy więc Łapy Zięciuki na warsztat, badamy przydomek o przezwisku Lawa, łapiński, ale w miejscowości Zięciuki. Uprzedzam od razu testującego się, bo to bardzo proszę nie obrazić, jeśli DNA nie będzie zgodne. Wydaje mi się, że nie powinno być zgodne, jeśli jest pan potomkiem tego zdjęcia. Oczywiście nie wiemy, czy nie z innych przyczyn, prawda? Ale faktycznie łapińscy o przydomku Lawa
okazują się zupełnie odrębną linią. O ile my jesteśmy R1A, tą rozsądniańską linią, wszystkie linie na łapach, a teraz ta linia na łapach w Dzieńczukach ma linię J2B. To jest zupełnie inna linia. Proszę zobaczyć, geny typowe dla południa, południowe Włochy, dzisiejsza Albania, zajęcie Skrytynie. Towarzystwo gdzieś przybyło z południa, trudno powiedzieć jak i gdzie. Wytypowałem dla pewności, czy pani Łapińska nie zapatrzyła się jakiegoś mleczarza, czy listonosza, może rzeczywiście to mogę wpłynąć na wyniki genetyczne współczesnych potomków. Przetestowana była inna linia łapińskich labów o wspólnym przodku w XVIII wieku, te same DNA, typ J2B i tak dalej. Wywiodłem ich hipotetycznie, jako że linia Zakrzewskich z XVI wieku wygasła, linia po Marcinie Roszku, oni konsekwentnie trzymali się nazwiska, do dzisiaj nazywają się Roszkowscy. Podejrzewam, że to jest ta trzecia linia, czyli Marka Sasina, żona tego z Małgorzatą Łapą, córką Jana Żaka, którą po której dziedziczy jedną trzecią część miejscowości. I to jest linia prawdopodobnie Labów. Więc sprawdźmy z innymi rodzinami, z którymi mogą być jakieś powiązania. Otóż, ku mojemu zdziwieniu, te dane DNA łapińskich Labów z Zięciów pasowały do rodziny Wiszowatych na Polsce Podlaskiej. Miejscowość Wiszowate, parafiscjalne, jakieś 30 km na północ. Może jednak gdzieś się pani Łapińska zapatrzyła na jakiegoś Wiszowatego, prawda? Tutaj w okresie pomiędzy XVIII wiekiem i co się wydarzyło. Ale nie. Genetyka, badania genetyczne badają trzy różne linie Wiszowatych. Są ze sobą zgodne dosyć mocno i mają wspólnego protoplasty na poziomie XV wieku. I są dużo dalej spokrewnieni niż ci Łapińscy, być może po Marku Sasinie. A więc jest to pokrewieństwo, mają wspólnego protoplastę, ale nie wcześniej niż XV wiek. Może jakiś XIV. Inni Wiszowalsi są na Mazowszu, ale jak się okazuje, tamci są Perbu Afdaniec. Na Podlasiu miał być to inny ród i faktycznie linia Afdańców ma także R1A zupełnie inny niż R1A Łapińskich. Te linie gdzieś się rozeszły 4000 lat temu, więc nawet nie ma o czym mówić jakoś w pokrewieństwie. Zostawmy te czasy kamienia łupanego. Natomiast co ciekawe, wzmianki Perbowa Afdańców potwierdziły się, ponieważ zgodność genetyczna nastąpiła z linią Wąsowskich. Linie Wąsowskich i Wiszowatych dziedziców na Wąsowach z Mazowsza pochodzą od dziedziców na Kurzonkowie z licznymi wzmiankami o Afdańcach. Kim więc są Wiszowalcy i kim są Sasinowie? Są ze sobą spokrewnieni, ci nie są spokrewnieni z Łapińskimi, a ci Wiszowalcy nie są z tymi Wiszowatymi spokrewnieni. Najstarsze herbarze od Niesieckiego włącznie podają tym, że Wiszowaty pieszkały. Na jakiej podstawie? Owszem, jestem skłonny uwierzyć, ale jak nie wiadomo, to masz, muszę palec złożyć. Pieczęć dajcie, wywóz szlachecki albo konkret, na jakiej podstawie. A w Dańcu mamy poświadczone 15-wieczne zmianki kapowe do początku XVI wieku włącznie. Mazowieckie zapisy kapowe Wolfa. Łapińscy, pieczęcie z rybownicy z końca XVI wieku, jedna się zachowała szczęśliwie, oraz dwa wody szlachectwa z końca XVI wieku, jeden samych Łapińskich, a drugi przy okazji innego rodu, którego matka była z rodu Łapińska, też podają my z rodu Lubliczów i tak dalej, i tak dalej. Nie ma większej wątpliwości. Kim są Łapińscy Sasinowie i kim Wiszowaci? Czy pieszkałami? Ten sam rybownicy z końca XVI wieku podaje pieczęć pieszkała, czyli roch. Jednak była to też pieczęć poborcy podatkowego. Masa drobnej szlachty nie miała już w XVI wieku swoich pieczęci, czy z biedy, czy nie przywiązując za bardzo wagi do tych rzeczy, pożyczała ich najczęściej przy okazji potwierdzania podatków pieczęć od poborcy. Poborcą był pan Gierald, który Herb Roch pieszkała, tą pieczęć bardzo często użyczał. Na 8 podatników z ław, 7 pożyczyło od wycisnęło pieczęć Roch, Herbu mieszkała tego podlaborcy, a tylko jeden Łapiński własną indywidualną herbę z Lubiczem. Z herbem Lubicza, więc to pokazuje, że tak naprawdę herb to takie logo, już w XVI wieku do niego było niczego niepotrzebne. Herbarze nie powoływał się na tę zmiankę, nie znam żadnych wywodów szlachectwa rodziny Wiszowatych podlaskiej linii, która by tego Rocha im potwierdzała. Owszem, w końcu XVI wieku jeden z bogatszych urzędników Komorni Ziemski Podlaski, Abraham Wiszowaty używa pieczęci z rochem, ale nie mam dostępu do oryginału, a nie jestem w stanie stwierdzić, czy jest to pieczęć tam użyczona od poborcy, czy jego własna, czy są pieszczalitami, czy też nie. Zajmiemy się więc Sasinami. Kim mogą być Sasinowi? Otóż znalazłem Sasinów, niedaleko Łap, jak się należy domyślać,
zięciowej w łapach pojawili się pewnie zakonc, prawda? Proszkowscy są rzut beretem w sąsiedniej parafii, są miejscowości Rożki, Zakrzewscy, także w parafii Wyszki. Nawet obok siebie są Sasiny i Zakrzewscy. Zakrzewscy i Sasinowie w 1528 roku istnieją w tych spisach. Pewnie jeden z potomków wrzelił się do łap. Znalazłem wzmiankę herbową dla Sasinów, którzy potwierdzali szlachectwo rodziny Olszewskich, którzy w 1575 roku powiedzieli o swoim rodzie, że pochodzą z rodu Lilia na Trzech Stolcach. Co to jest Lilia na Trzech Stolcach? Nie wiem pojęcia. Piekosiński widział w tym Gozdawę, przepraszam, Piekosiński widział w tym Rocha, natomiast Wittych widział Gozdawę. Dlaczego Gozdawę? Przyjrzałem się pieczęci samego Gierarda, poborcy podatkowego. Faktycznie w górnej części jego pieczątki była linia. Herb Roch to jest wieża szachowa, ale bardzo często w przedstawieniach średniowiecznych zakończona linią i jest na trzech takich podstawach. To dzisiaj nawet się nazywa chyba Herb Roch 3. Ale faktycznie w warunkach podlaskich bardzo dużo pieczęci przedstawiało wieżę szachową na trzech podstawach. Linia na trzech stolcach, jak nic, prawda? To jest w jakiś sposób wytłumaczenie pewnej zbieżności genetycznej. A więc mamy tak naprawdę już trzy rody. Afgańców mazowieckich zostawiamy. Oni to służyli do tego, żeby udowodnić, że to nie są ci liszowaci podlascy. Podlascy spokrewnieni są z łakińskimi z ziemi, którzy są Sasinami, którzy są Sasinowie, udowodniają, są herbu Pieszkała, czyli Lilia na Trzech Stolcach. Tak wygląda rekonstrukcja, połączenie badań źródłowych z badaniami genetycznymi, które tak naprawdę w przypadku pewnych niedostatków i braków mogą być jakąś podpowiedzią. Aby się chciało sprawdzić samych Pieszkałów, może w dalszym etapie uda się to sprawdzić, mogę domniemywać, że także będą spokrewnieni. Otóż tak wygląda geografia tych miejscowości. Tu są łapy, Lubiczowie, łapy Zięciówki, tutaj na skraju taka cząstka wycięta Zięcią gdzieś z 1528 roku. Któryś z Sasinów wrzelił się do Zięciu, pochodził z Sasin. Już obok są miejscowości Pieszkały, Pieszkowie, Herod Pieszkała, przybyli w XV wieku i Wiszowaci są tutaj. Skąd przybyli, to tak naprawdę nie wiemy. Być może dalsze badania na to pozwolą. Genetyka wbrew pozorom potrafi czasem poukładać pewne rzeczy w jedną logiczną całość. Tak naprawdę zastosowania genetyki, ja dzisiaj przedstawiłem Państwu konkretne historie na podstawie trzech rodów, kilku dokumentów oraz poskładania tego na podstawie zrekonstruowania DNA. Natomiast genetyka i próba powiązania tych rodzin na podstawie badań YDNA chromosomu męskiego ma bardzo szerokie zastosowanie. Także w rodzinach chłopskich, gdzie mamy, prawda, te genomy, które mają się niejednokrotnie w XVI, XVII wieku, gdzie mamy, tak jak wspomniał pan doktor, ileś osób tego nazwiska, czy mają wspólnego protoplasty, czy nie. Współczesne badania genetyczne i potomków mogą to pokazać. Mało tego, tu też było wspomniane osadnictwo, chociaż między Przeworskiem a Rzeszowem z terenu zachodu Śląska, porównanie genetyczne, puli genetycznej tamtej ludności dzisiaj z ludnością chociażby Śląska czy z terenu Niemiec może potwierdzić też także zmiany źródłowe o tym osadnictwie. Na terenie Podlasia jest to świetnie widoczne, gdzie mamy tak naprawdę kilka fal migracyjnych i te DNA albo pochodzi z terenu Polski z południa, albo bałtofińskie z północy, bądź też to jest pogranicze mazowiecko-rusko-podlaskie ze Słowian Wschodnich. To wszystko idealnie genetyka nam pokazuje, zabierając nas w podróż albo do średniowiecza, albo do Adama i Ewy. Dziękuję. $100 to $200 tak naprawdę, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Niemczech są laboratoria,
wtedy na ISE. Można to zrobić po różnych stronach internetowych. Jesteśmy w stanie taki podstawowy profil stworzyć z takich dość markerów, żeby mieć pewność, że jest to konkretne pokrewieństwo, a nie przypadek, a więc no, na od 300 do 600 zł takie podstawowe badania genetyczne pojedynczy.